Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Trzecia połowa. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Mimo wszystko serdecznie i mimo wszystko dobry wieczór. Mam nadzieję, że przepraszam, emocje już opadły po wczorajszych emocjach, emocje po emocjach, że emocje opadły już po wczorajszych zdarzeniach, które miały miejsce w Legnicy. Jak to z Widzewem bywa, nie może być lekko, łatwo i przyjemnie, musi być trochę pod górę, musimy trochę pocierpieć, ale można powiedzieć, że takie sytuacje jak wczoraj uczą charakteru i Widzew już niejednokrotnie w swojej historii różnego rodzaju klęski sportowe i nie tylko sportowe, a także organizacyjno-finansowe przechodził i zawsze stawał na nogi i jak mawia hasło na jednej z kultowych flag, Widzew jest jak Feniks, zawsze się odrodzi. No i to jest chyba takie najbardziej optymistyczne spojrzenie na to, co się dzieje aktualnie z łódzką drużyną. Rozumiem rozgoryczenie, rozumiem frustrację, bo wszyscy bardzo pragniemy powrócić do ekstraklasy po 8 latach niebytu w elicie, ale trzeba będzie jeszcze na to poczekać. Była szansa przed meczem, po pierwszej połowie coraz mniejsza, takie były spostrzeżenia tych, którzy oglądali wczorajsze spotkanie w Legnicy. No ale w drugiej połowie było już lepiej, a pod sam koniec było wręcz, no, była wręcz sytuacja wymarzona do tego, żeby zrobić olbrzymi krok na drodze do awansu do ekstraklasy. Tak, że po tym kroku zostałoby nam już tylko kilkanaście minut modlitwy i można byłoby otwierać szampana. No szampany były otwierane, ale tylko przez kibiców i piłkarzy, całą drużynę Miedzi Legnica, bo to było zwieńczenie ich bardzo udanego sezonu, ostatni domowy mecz w tych rozgrywkach, zwycięstwo w lidze i awans. Mogły cieszyć się dwie drużyny, z obu szatni mogło wydobywać się takie radosne śpiewanie. No te śpiewy były słyszalne w całym budynku klubowym wczoraj w Legnicy, ale niestety tylko w jednej szatni. Druga była cicha. Czy to powód do narzekania, czy to powód do zmartwienia? Pewnie tak. Natomiast czy jest to powód, żeby trzęsła się ziemia i świat się kończył? Myślę, że nie. Ale o emocjach jeszcze sobie zdążymy dzisiaj porozmawiać. Ja jak zwykle postaram się spojrzeć na to spotkanie jednak trochę bez emocji, trochę bardziej jednak analitycznie, merytorycznie i statystycznie, na tyle, na ile potrafię. Też nie uważam siebie za jakąś alfę i omegę i zawsze to podkreślam. Ci, którzy regularnie nas słuchają, to chyba, czy moich słów, to doskonale o tym wiedzą. Pozostałych pewnie i tak nie przekonam i tak nie uwierzą, więc nawet się nie trudzę. Witam raz jeszcze po tym krótkim wstępie, tak aby wszyscy zdążyli się zebrać. Trzecia połowa po meczu Miedź Legnica, Widzew Łódź. Wynik jaki był, wszyscy wiemy, ale jeszcze się nic złego, bardzo złego nie wydarzyło. Wciąż to my rozdajemy karty, wciąż nasz los zależy tylko od nas. I to jest chyba najlepsza puenta tego, co się wydarzyło w minionej 33. już kolejce. W dzisiejszym programie oprócz tradycyjnych stałych punktów, czyli statystyk z Instata, zarówno drużynowych, jak i poszczególnych zawodników, te sobie omówimy. Sprawdzimy, kogo komputery wybrały tym razem piłkarzem meczu. Oczywiście nie każdy z Was się musi z tym zgadzać, choć ja tym razem zgadzam się w 100% z wyborem Instata, to tak powiem na wstępie, żeby troszeczkę zaspoilerować, ale będziemy też mieli gościa, będzie nim dzisiaj trener, były trener Widzewa Nkelei Tydobi, obecnie bez klubu. No i ma trochę czasu dzięki temu, mieszka blisko Legnicy, pojawił się na wczorajszym meczu, był na stadionie, obserwował mecz i na tę okoliczność postanowiłem trenera do programu zaprosić. Tradycyjnie po około 15 minutach będę do niego dzwonił i utniemy sobie krótką, kilkuminutową pogawędkę na temat tego, co się wczoraj w Legnicy wydarzyło, jak ekspert było, nie było, człowiek z najwyższą możliwą w Polsce licencją trenerską, jak to ocenia. To taki delikatny przytyk dla tych, którzy na Twitterze pisali, że pan Dobi to nigdy nie był trener. Każdy ma prawo do własnej opinii, nasze radio słynie z tego, że każdy może swoją opinię wyrazić. No ja bym chciał tylko, żeby nasi dzielni twitterowicze osiągnęli kiedyś w futbolu albo w swoim zawodzie tyle, ile osiągnął Nkelei Tydobi. Możemy go różnie oceniać, ja też nie mam tutaj zamiaru twierdzić, że to był wybitny trener Widzewa i osiągnął z nim sukcesy, bo nie osiągnął. Ale no, trenerem jest i kropka. To jest moje zdanie. Każdy może mieć, jak powiedziałem, własne. Tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Zaczynamy, zabieramy się za ten smutny obowiązek, czyli omówienie spotkania przez Widzew przegranego, który nie dał nam tego, na co czekaliśmy, czego sobie życzyliśmy już wczoraj, ale taki bywa sport. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Sport to emocje, tych emocji nie brakowało.
Zaczęło się jednak no słabo, tak to trzeba powiedzieć, bo pierwsze kilkadziesiąt sekund to już stworzona sobie sytuacja bramkowa przez zespół Miedzi Legnica. Bardzo łatwe wejście w pole karne, w sytuację wręcz, no chyba to trzeba powiedzieć, sam na sam. No, trochę szczęścia, może też umiejętności w wykonaniu bramkarza Widzewa Henrycha Rawasa. Próbował, bardzo aktywny w tym spotkaniu, dopóki był na boisku, czyli przez większość czasu Kamil Zapolnik, posłać mu piłkę między nogami. Na szczęście Słowak nogi złączył, gola nie było. Ten sam Zapolnik w pierwszych minutach, pierwszych powiedzmy 15 minutach, miał jeszcze co najmniej dwie okazje, raz z głową, a raz ekwilibrystycznie taką przewrotką składał się do strzału, ale wówczas bramkę nie trafił. Jeszcze było bardzo groźne uderzenie Macieja Śliwy zza pola karnego. Ono również było niecelne, piłka przeleciała nad poprzeczką. Widzew niestety w pierwszej połowie nie dojechał na to spotkanie, nie tworzył okazji, nie wyglądał jak zespół, który jest niesamowicie zdeterminowany do tego, żeby zapewnić sobie awans już w tym spotkaniu, bo przystępował, jak wiemy, do tego meczu ze świadomością, że jak się nie uda dzisiaj, to jeszcze będziemy mieli drugą szansę bez oglądania się na rywali. No, ale nie sprawiał, tak jak powiedziałem, zespół Janusza Niedźwiedzia wrażenia, że chce zrobić to za wszelką cenę. Wprost tego trener nie potwierdził, ale ja mam mimo wszystko takie spostrzeżenie swoje, że chyba był to element planu. Trener Janusz Niedźwiedź twierdził, że była... Nie było aż takiej stricte chęci, ale była świadomość siły rywala, w końcu to mistrz pierwszej ligi tego sezonu. No, ale jednak trener stwierdził, że za bardzo drużyna się cofnęła w pierwszej połowie i zostało to skorygowane w przerwie. Jeśli wierzyć tak stricte tym słowom, no to okej, przyjmujemy to wyjaśnienie trenera. No, na pewno trzeba oddać drużynie Widzewa, że w drugiej połowie gra, przynajmniej obraz gry się zmienił. Widzew zaczął atakować, podszedł wyżej, no i automatycznie zaczął tworzyć sytuację. Miałem takie wrażenie, obserwując to spotkanie z wysokości trybun, że Miedź z każdą minutą była coraz bardziej bojaźliwa, czekała już na fetę, jakoś bardzo, bardzo nie zależało jej na tym, żeby wygrać to spotkanie. Nie oczywiście dlatego, żeby cokolwiek komuś odpuszczać, te teorie spiskowe o tym, że to są pieniądze z tego tytułu historycznego podziału i tak dalej, w to nie wierzę. Zgadzam się z trenerem Wojciechem Łobodzińskim, wierzę mu w te słowa, które wypowiedział na konferencji prasowej, że nie odpuścili Arcywidzewowi, też nie chcieli odpuszczać, no ale to jest chęć, a podświadomość robi swoje. Myślę, że z każdą minutą Widzew może nie tyle przejmował w tym meczu inicjatywę, co zaczęły się te szanse wyrównywać. To Miedź przestała tworzyć groźne okazje pod bramką Rawasa, z kolei Widzew zaczął oddawać wreszcie celne strzały. No, ale to nie były strzały, które mogłyby sprawić wielkie kłopoty świetnie dysponowanemu wczoraj Mateuszowi Abramowiczowi. No, trzeba dodać, że to bramkarz, który był swego czasu przez Widzew testowany, no i nie zdecydowano się go zatrudnić. Trafił do Legnicy, był drugim bramkarzem przez cały sezon. Na ostatnie dwie kolejki, kiedy Miedź zapewniła sobie już awans, trener Łobodziński postanowił dać mu szansę, żeby się wykazał. Posadził na ławce Pawła Lenarcika, no i Abramowicz... Przepraszam, kłopoty z mikrofonem. Abramowicz zachował czyste konto w meczu z Arką Gdynia na wyjeździe i zachował czyste konto wczoraj w meczu z Widzewem. Bronił dobrze, ale też trzeba, lub bardzo dobrze, ale też trzeba przyznać, że te początkowe okazje Widzewa to były okazje bramkowe, to były niektóre z nich, to były strzały, to były wreszcie strzały celne, ale nie na tyle, żeby jakoś bardzo, bardzo zmusić do jakichś poważnych tarapatów golkipera Miedzi Legnica, rezerwowego golkipera Miedzi Legnica. Aż do minuty 80, kiedy to Dominik Kun wydawało się w dość niegroźnej sytuacji, choć to tylko może pozory, został sfaulowany w polu karnym, sprawdzał to VAR, Tomasz Musiał pokazał na wapno i decyzja VAR-u została podtrzymana. Inaczej, VAR zdecydował się, że ten werdykt Musiała zostanie podtrzymany. No i bardzo było blisko, żeby spełniły się nasze nadzieje. Bardzo też było blisko, aby spełniło się proroctwo mojego kolegi Mariusza, który był obok mnie na stadionie, który powiedział mi w przerwie: ja coś czuję, że tu będzie 0-0 i taki karny z niczego dla Widzewa w 85 minucie. No, troszkę się pomylił o 5 minut, czy o 6, tak już formalnie rzecz biorąc.
No, ale rzeczywiście miał nosa. Tyle, że z rzutami karnymi jest tak, że to jeszcze nie jest gol i trzeba tę bramkę strzelić, trzeba ten rzut karny na gola zamienić. I tutaj na chwilkę się zatrzymamy, ponieważ jest to sytuacja, która myślę wywołała sporo kontrowersji, sporo niedomówień, dyskusji kibiców już po końcowym spotkaniu. Gdyby oczywiście Juliusz Letniowski gola strzelił, rzut karny wykorzystał, nie byłoby tej dyskusji. Byłoby 1 do 0 dla Widzewa, do końca około 10 minut plus tam 4 minuty ostatecznie arbiter doliczył. No byłoby tylko ewentualnie wyczekiwanie przez te 14 minut de facto, czy uda się Widzewowi dotrwać. Nie jest powiedziane, że tak by było. Pamiętajmy, że no, pewnie nie chciałaby przegrać tuż przed fetą. Pewnie rzuciłaby się do ataku, nie mając kompletnie nic do stracenia. Mając wysoki zespół, tacy piłkarze jak Miłuszkowicz, Ortenecze, Zapolnik, przeze mnie wspominany Makuch, to są bardzo wysocy gracze, którzy potrafią walczyć w powietrzu. Pewnie by się roiło od dośrodkowań, jakichś stałych fragmentów i nie jest powiedziane, co by się wydarzyło. Tego się już nigdy nie dowiemy, co by było, gdyby to Widzew wprowadził po rzucie karnym 1 do 0, czy dowiózłby to prowadzenie i zapewnił sobie awans do Ekstraklasy, czy Miedź potrafiłaby doprowadzić do remisu. To już jest historia, nie sprawdzimy tego już nigdy. Fakt jest taki, że chwilę po tym niestrzelonym przez Letniowskiego rzucie karnym no, była kolejna szansa dla Widzewa, ale o nim za moment. Zostańmy na chwilę przy tej sytuacji z rzutem karnym. Pojawia się na boisku piłkarz, który jesienią był liderem zespołu, jednym z najlepszych piłkarzy, który później doznał długotrwałej, przewlekłej kontuzji stanu zapalnego przywodziciela, tak to się dokładnie nazywa, to jest spojenie łonowe, o tak dokładnie się to nazywa, przepraszam, nie przywodziciel, tylko spojenie łonowe. No i przez długi czas Letniowski był niedostępny do gry. Przeszedł zabieg, ostatecznie wrócił pod koniec sezonu, zaczął zaliczać kolejne minuty, wchodząc z ławki rezerwowych i w tym meczu również został wprowadzony po to, żeby no, spróbować wykreować jakąś sytuację dla Widzewa. Wszedł w 61. minucie na boisko. Pojawiły się głosy, dlaczego Juliusz Letniowski strzelał rzut karny. Otóż, po pierwsze, wyznaczeni, co przyznał trener na konferencji prasowej, wyznaczeni do strzelania rzutów karnych w Widzewie przed tym meczem byli dwaj piłkarze. Właśnie Juliusz Letniowski oraz Marek Hanusek. Ten Marek Hanusek, który w tym sezonie, jeśli pamięć mnie nie zawodzi, wykorzystał skutecznie dwa rzuty karne, ale za trzecim razem pomylił się, kiedy nie strzelił rzutu karnego w Jastrzębiu-Zdroju w meczu z GKS-em, co nie miało swoich konsekwencji ostatecznie, bo Widzew tamto spotkanie wygrał i Markowi to zapomniano. Tutaj Widzew przegrał, więc dlatego jest to tak bardzo pamiętane Juliuszowi. Już pomijam fakt, że minęło nieco ponad 24 godziny od tego wydarzenia, więc dlatego to siedzi nam świeżo w pamięci, dlatego że stawka tego rzutu karnego była zdecydowanie wyższa. Po pierwsze, Letniowski do tego rzutu karnego wyznaczony przez trenera był, jak również Marek Hanusek. Juliusz wziął piłkę w dłonie, zaczął przymierzać się do rzutu karnego, czyli czuł się pewnie, to jest druga rzecz. No więc nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś na boisku analizuje, tym ktośem miałby być Hanusek, że przecież Letniowski jest po kontuzji, jeszcze nie jest w rytmie meczowym, dopiero wchodzi teraz z ławki, może nie czuć piłki i tak dalej. Co miał zrobić Hanusek? Miał wejść na boisko i tę piłkę Juliuszowi zabrać? Byłby skandal, a gdyby nie strzelił, no byłoby całkowicie na niego, że zabrał piłkę koledze i nie wykorzystał. Stałby się piłkarzem wyklętym, niemalże żołnierzem wyklętym dla kolegów z drużyny, dla sztabu i dla kibiców. Co miał zrobić Janusz Niedźwiedź? No, on miał wbiec i zabrać piłkę Letniowskiemu, jednemu ze swoich liderów. No, też to było niewykonalne. Jeżeli piłkarz jest wyznaczony i bierze piłkę w dłonie, nie ma dyskusji. Można ewentualnie, może mógłby podejść Hanusek, powiedzieć: Julek, czuję się na pewno na siłach. Tak, jest okej. Uznał widocznie Hanusek, że skoro bierze Letniowski piłkę, no to czuje się na siłach do tego, żeby ten rzut karny strzelać. Koniec, kropka. Po trzecie, warto wspomnieć, że w tygodniu poprzedzającym ten mecz, nie dam głowy, czy była to środa, czy czwartek, wydaje mi się, że chyba środa, to jest oczywiście rzecz do sprawdzenia, ale to nie jest istotne, widzewiacy na treningu ćwiczyli rzuty karne. Po zakończonej jednostce mieli taki cały konkurs rzutów karnych. No, jedynym piłkarzem, który wtedy karnego zmarnował, był Przemysław Kita. Domyślam się, że skoro wyznaczeni do strzelania jedenastek na mecz z Miedzią Legnica byli Letniowski i Hanusek, to oni te rzuty karne na treningu strzelali najlepiej. Hanusek był wyznaczony, bo był wyznaczany praktycznie przez cały sezon, albo przynajmniej przez rundę w ostatnim czasie, dlatego strzelał te rzuty karne w Katowicach chociażby, czy właśnie w Jastrzębiu-Zdroju. No i był wyznaczony również. Dlaczego dodatkowo był wyznaczony Letniowski? No, nie trzeba być tutaj geniuszem, żeby się domyślić, że widocznie robi to najlepiej w drużynie, albo robi to najlepiej obok Hanuska, więc to jest po trzecie. Po czwarte,
Najlepsi piłkarze na świecie nie strzelają rzutów karnych. Każdemu może się zdarzyć nie wykorzystać rzutu karnego. Sprowadzanie tego, czy będzie awans, czy nie będzie, do tego, czy Letniowski strzeli karnego, czy nie strzeli, to jest wielkie uproszczenie. Nie wyszło? Trudno. Gdyby Letniowski nie był uprawniony, uprawniony byłby inny zawodnik, a Julek zabrałby komuś piłkę i nie wykorzystał karnego, no to miałby wtedy wielkie nieprzyjemności i bardzo uzasadnione były to pretensje. Jeżeli trener powiedział przed meczem, do karnego mają podejść Letniowski lub Hanusek, w zależności, bo może być sytuacja, że jednego na boisko w tym czasie nie będzie, a drugi się na nim pojawi, albo odwrotnie, albo obaj będą, albo nie będzie obu, czy mogło być tak, że Hanuska i Letniowskiego mogą w danej chwili jednocześnie nie być na boisku. Wtedy albo decyzja trenera, szybki krzyk z boku, albo ktoś podchodzi do piłki. Każdy, kto gra w piłkę, wie, jak to wygląda. Wziął piłkę Letniowski, nie strzelił, zdarza się. Skoro był wyznaczony, miał prawo strzelać, pomylił się, nie tacy piłkarze się mylili. A więc ja absolutnie Letniowskiego oceniam źle jego strzał, bo on był na takiej wysokości, że ułatwił Abramowiczowi robotę i trudno powiedzieć, Julek, wszystko zrobiłeś dobrze, miałeś pecha. No zrobił źle, nie ma, zresztą jak mówił wielki specjalista od obrony rzutów karnych, Jan Tomaszewski, nie ma karnych obronionych, są tylko źle strzelone, jeżeli, ja się z tym zgadzam, jeżeli strzelec strzeli idealne miejsce, żaden bramkarz tego nie obroni, nie ma takiej możliwości. Jeżeli uderzymy silnie pod poprzeczkę, w boczną siatkę na przykład, nie ma szans bramkarz rzutu karnego obronić. Jeżeli uderzy źle, bramkarz karnego broni, więc bronić Letniowskiego i tłumaczyć za to, że zmarnował karnego, nie da się. Ale krytykować go i oskarżać to, że on zawalił awans Widzewowi, tak naprawdę ten awans nie został jeszcze zawalony, albo krytykowanie go, że to on wziął piłkę i tak dalej, to jest moim zdaniem szukanie trochę winnego, żeby nam było trochę lepiej. Wskażmy sobie kozła ofiarnego, będzie nam trochę łatwiej się z tym wszystkim pogodzić. Więc ja bym chciał Julka wziąć w obronę. Pewnie nie będzie tych słów słyszał, ale może się tak zdarzy. Głowa do góry, jeszcze nie jednego ważnego karnego w życiu, daj Bóg, będziesz miał okazję. Nie wiem, czy Widzewie, ale w ogóle strzelasz. Także najlepsi piłkarze na świecie mylą się przy strzelaniu rzutów karnych. Wystarczyło wczoraj włączyć Premier League i zobaczyć, jak Riyad Mahrez nie strzela karnego dla Manchesteru City. Kto wie, czy w konsekwencji nie będzie to oznaczałoby na przykład brak mistrzostwa, bo jeszcze Liverpool może ich wyprzedzić. No cóż, najlepsi nie strzelają. Czego oczekiwać na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce? Tutaj też piłkarze mają prawo się mylić. Co było później? A później było pocieszanie chwilowe Letniowskiego, następnie dobra akcja Kuna, strzał w krótki róg, świetna interwencja znowu Abramowicza, rzut rożny po tym strzale, po rzucie rożnym piąstkowanie Abramowicza, więc znowu bramkarz Miedzi w głównej roli, piłka wybita przed pole karne i tu kolejne złe zachowanie Juliusza Letniowskiego, który mógł tę kontrę zatrzymać nawet faulując zawodnika Miedzi. Próbował do końca walczyć o odebranie piłki, włożył nogę, zrobił szpagat, rozkraczył się, został, nie sfaulował, poszła kontra, podanie na wolne pole do Czuki, Czuka wpada w pole karne. Piłkarzem, który próbował go jeszcze gonić, był Paweł Zieliński, ostatecznie się nie udało. Wyszedł z bramki Rawas, dostał piłkę obok ciała, piłka wpadła do siatki. Było 1-0, Widzew jeszcze wprowadzał zawodników ofensywnych, weszli Kita, Guzdek, a więc wysocy zawodnicy, wyżsi od tych, którzy byli na boisku. Liczył trener być może, że jakieś zamieszanie, jakaś wrzutka, jakiś stały fragment i gdzieś ktoś się odnajdzie i strzeli gola, więc każdy centymetr w tym wypadku miał znaczenie, no ale się niestety nie udało, wynik się nie zmienił, Widzew to spotkanie przegrał, 0-1, wracał do Łodzi smutny, ale wciąż, tak jak powiedziałem, ma wszystko w swoich rękach. Szybciutko sobie jeszcze przeanalizujmy statystyki tego spotkania, jak to wszystko wyglądało od strony liczb, bo zawsze też to pokazujemy i dzwonimy do gościa. Otóż Miedź wygrała z Widzewem 1-0, tworząc sobie w tym meczu 6 bramkowych okazji przy zaledwie 2 Widzewa. O czym to świadczy? No o tym, że Miedź miała tych szans na strzelenie gola więcej, zwłaszcza w pierwszej połowie. Oddała 16 strzałów, Widzew 12. Jeśli chodzi o strzały celne, tutaj Łodzianie mieli przewagę, ale pamiętajmy, te strzały nie były groźne. W większości to były takie balony zagrywane gdzieś za pola karnego prosto w ręce bramkarza. Tak strzelał chociażby Zieliński, czy jeszcze inni piłkarze, nie pamiętam nazwisk, więc nie będę strzelał. Jeżeli chodzi o bardzo ważny wskaźnik, czyli XG, a więc gole oczekiwane, a widać z nich, że to Miedź tworzyła sobie groźniejsze sytuacje, 2,60, a więc teoretycznie, statystycznie zapracowała sobie na 2 gole co najmniej w tym meczu i troszeczkę może nawet więcej. I tak wykorzystała jedną tą okazję, wygrała 1-0, więc można powiedzieć, że spośród tych z tych okazji wykreowanych to i tak mogło być więcej dla Miedzi. Z kolei Widzew tak wyliczyły te algorytmy komputerowe, stworzył sobie sytuację oceniane na 1,33. Czyli tak naprawdę, gdyby statystyki się potwierdziły i sprawdziły, to Widzew to spotkanie i tak by przegrał tylko, że 1-2. Tu oczywiście puszczamy oko, bo bierzemy pod uwagę to, że to są tylko
Kolejne liczby pokazują, jak dokładnie widzę, przepraszam, jeszcze rzuty rożne 7-5 dla Miedzi. Natomiast jeśli chodzi o dokładność podań, no to pokazała taką klasę piłkarską drużyna Miedzi, bo po raz pierwszy od dawna Widzew był gorszy od przeciwnika w tym elemencie. Miedź podawała między sobą piłkę na poziomie 85% dokładności, Widzew 81%. Nie ma wielkiej dysproporcji, ale rzadko się zdarza, żeby Widzew był mniej dokładny w podawaniu piłki niż przeciwnik. Średni czas przy piłce oraz posiadanie piłki zdecydowanie na korzyść Miedzi. 57-43%, no i jeżeli chodzi o czas, średnio Miedź aż 19 sekund. Rzeczywiście to było widoczne. Długo, cierpliwie budowali ataki piłkarze Miedzi. Widzew niespecjalnie w tym wszystkim przeszkadzał, no i to też nam pokazuje pozycja udane pressingi. 5 Widzewa, 13 Miedzi Legnica, a więc nie potrafiliśmy za bardzo przeciwstawić się temu spokojnemu rozgrywaniu piłki Miedzi, stąd taki duży wynik posiadania, średni czas przy piłce, no i kiepska liczba udanych pressingów. Jeżeli chodzi o wygrane pojedynki, to nas nie dziwi. Często tak bywa, że Widzew jest pod tym względem słabszy. 45% wygrali łodzianie, 55% gospodarze. Widzew częściej faulował, choć nieznacznie, 14-11. I to tylko piłkarze Widzewa karani byli żółtymi kartkami 2 razy. A piłkarze gospodarzy ani razu. Żółtą kartkę Tomasz musiał sam sobie, powinien jeszcze pokazać w tym meczu, tak pół żartem, pół serio, po tym jak wpadł na Mateusza Matuszka, tak, jeżeli dobrze pamiętam, i spowodował kontuzję zawodnika, Szymona Matuszka, przepraszam, bardzo rzadko się takie sytuacje zdarzają, ale tu się zdarzyła, złapany nos, pojechał do szpitala, z tego co mówił trener Łobodziński po meczu Matuszek, więc współczujemy, życzymy zdrowia, no takie sytuacje też się oczywiście w piłce mogą zdarzyć, że piłkarz przypadkiem wpadnie na sędziego i dojdzie na kontuzji. Rzadko, bo rzadko, ale tutaj miało takie coś miejsce. Dodam tylko, że kartki żółte dla Widzewa to Stępiński i Lipski. To nie oznacza żadnych pauz. Zagrożeni byli z tych piłkarzy, którzy pojawili się na boisku. Radek Gołębiowski, kartki uniknął. No i przede wszystkim Marek Hanusek i Bartłomiej Pawłowski. Oni też kartek uniknęli, w związku z tym nie ma sytuacji takiej, że w ostatniej kolejce ktoś w Widzewie będzie z powodu nadmiaru kartek pauzował. Nie zobaczymy tylko piłkarzy kontuzjowanych, czyli Konrada Reszki, Jakuba Wrąbla i Mateusza Michalskiego oraz Matii Montiniego, bo wiemy już, że on również nie pojawi się już na boisku do końca sezonu, chociaż wczoraj w Legnicy był i to ostatni wątek, który poruszymy przed połączeniem z gościem, mianowicie Daniel Tanżyna, Mattia Montini wspomniany, Mateusz Ludwikowski oraz czwarty gracz, który niestety wypadł mi teraz z głowy, pojechali do Legnicy. Co ciekawe, pojechali pociągiem, bo drużyna wybrała się do Legnicy już dzień wcześniej. Nie chciano oczywiście, Widzewie, szastać kasą i płacić za 4 dodatkowe miejsca. Konrad Reszka oczywiście, Konrad Reszka, Mateusz Ludwikowski, Daniel Tanżyna i Mattia Montini. Ta czwórka pojechała pociągiem, miała wracać autokarem z drużyną, chciała świętować z kolegami, świętowania nie było, czy wrócili autokarem, czy też poszli na dworzec, nie mam pojęcia, tak czy inaczej, fajna sprawa, że nawet nie chcąc narażać klubu na koszta, postanowili wsiąść sobie w pociąg, pojechać sobie PKP na Legnicy, podejść na stadion i tam być z kolegami z drużyny. To jest fajne pokazanie, że atmosfera w zespole jest całkiem niezła. Zabrakło mi tam takiego piłkarza jak Mateusz Michalski, który przecież tyle lat w Widzewie spędził, jakoś, nie wiem, może miał coś ważniejszego do roboty w tym czasie, może miał jakieś obowiązki rodzinne, tego nie wiemy, nie będę krytykował, chociaż troszkę to dziwne, nie było tam również Jakuba Wrąbla, nie było Fabio Nunesa. I to chyba wszystko. Pozostali zawodnicy, ci, którzy nie znaleźli się w kadrze, pojechali z zespołem i towarzyszyli mu. A dlaczego ci nie? Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie, więc nie będę nikogo oskarżał. To tyle, jeśli chodzi o takie rzeczy podstawowe po tym meczu, jeżeli chodzi o rzeczy statystyczne, skoro słowo się rzekło, ja już wybieram numer do Ankelejda Dobiego, trener, mam nadzieję, czeka już na połączenie, będziemy mogli zamienić kilka słów, bo trener był obecny wczoraj na tym spotkaniu. Halo? Dobry wieczór, panie trenerze. Maciej Wojciechowski, Radio Widzew się kłania. Jak się słyszymy? Tak, bardzo dobrze. Czy państwo też dobrze? Tak, jest wszystko w porządku. Mam nadzieję, że słuchacze też słyszą nas dobrze. Ja przywitałem się ze słuchaczami słowami dobry wieczór, choć ten wczorajszy wieczór nie był dobry. Trener pojawił się na meczu, no więc na wstępie poproszę o taką
krótką opinię, o krótki komentarz, jak to spotkanie trenera zdaniem wyglądało i czy widzę, że rzeczywiście był bardzo blisko już zapewnienia sobie wczoraj tego awansu, czy to tylko takie spłaszczanie sprawy, upraszczanie, no bo przy stanie 0-0 rzut karny na 10 minut przed końcem, to kibice przyjęli jako olbrzymią szansę, a jednak szansę nie wykorzystaną. Bo różne to można ocenić z tego meczu, różne perspektywy powiedzieć, że było blisko czy tego, ale uważam, że pierwsze połowy przede wszystkim widzę, on trochę jest takim bardzo zauważczym. Powiemy tak, jeżeli podsumujemy na tego mecz od początku. To nie chodzi o kwestię tylko karnego Neszelona, tak? Chodzi o całe podsumowanie, całe tego biegu tego meczu. Że bardzo z dużym szacunek do Mitch, myślę, przechodziło przede wszystkim pierwsze połowę. Ale było widać reakcję trochę drugiej połowy, że trochę widzę, trochę odebrało bardziej inicjatywy, próbowało i to było, ten skutek był jeszcze karny. Piłki nożne są też szczegóły, które robi zawsze różnicę, tak? Jeden element powoduje, że ten mecz może nie jest na twoim korzyść, ale drugi był tak blisko Widzew tego, powiem, zwycięstwa i tego awansu do planionej z Lasek, które myślę, że ten miasto, ten klub, te kibice zasługują i powinien to być, ale niestety to trochę poszło dalej i wiemy rezultat końcówka. Zawsze, najważniejszy jest zawsze rezultat na koniec, tak? Na ostatnich gwizdach. I niestety za Widzewa to ten, jak mówi pan, że nie było taki aż dobry wieczór, tak? Ale myślę, że Widzew ma na swoje rękę wszystko, żeby tego awans. Ciąg dalej jest na drugim miejscu i myślę, że także nie ma co szukać do Chiny, że musi liczyć, że ktoś tam przegrywać i nie musi wygrywać i tak dalej, musi po prostu skupiać na swoje roboty i wygrywać mecz i tyle. To jest jeszcze plus do Widzewa. No to jest rzeczywiście niewątpliwie dobre położenie, że wszystko zależy od nas, ale wróćmy jeszcze do tego meczu. Wczoraj trener zauważył, że drużyna Widzewa w pierwszej połowie zwłaszcza grała nieco zachowawczo. Trenerowi tak na trenerski nos wydaje się, że... bardzo. Panu tak na trenerski nos się wydaje, że to była taktyka, że to była obrana strategia, czy jednak zbytni przesadni respekt do Miedzi? Tak jak powiedziałem, to jest trudno powiedzieć nie z zewnątrz. Ja nie wiemy, jakie było cele, a jak było, jak nazywa to, przygotowanie ten mecz, tak? Od sztab szkoleniowi Widzewa, tak? To nie możemy ja i pan oceniać tak, zawsze, ja mówię zawsze, ekspert ma najłatwiejsze zadanie, dlaczego wszystko analizuje po fakcie, tak? Ale praca trenerska, praca sztabu, praca zawodników jest to, żeby wszystko przygotować przed i potem to przełożyć na boisko, tak? Tak, ja nie wiem, jakie było, ja mówię to, co ja widziałam, tak? Co widzieliśmy wszyscy. Że pierwsze połowy myślę, że bardzo, bardzo zauważy i myślę, z dużym szacunek do Miedzi. Wiadomo, przyjdziesz, wiesz wyniki, które masz drużynę poprzednie, czy Harkę, czy Koronę. I tu, myślę, on cel powinien być jasny. Dawaj wszystko. Idziemy i zrobić i mamy, możemy dzisiaj robić tego awansu. Ale niestety, mówię, to nie mogę powiedzieć, jaki był cel, jak był taki, powiem, jak powiem, organizacja celi tego meczu, jakie były narzędzia, czy schema, czy strategia, żeby ten mecz był na korzyść Widzewa. Nie jestem w stanie powiedzieć. Ja mówię to, co widziałam na mecz i myślę, że nie ukryjemy tego, że naprawdę pierwsze połowę troszeczkę. Druga troszeczkę zaczynają, ale myślę, że Widzewo stać jeszcze na pokazywało przede wszystkim, zostać na więcej. Powinni próbować, powinni odebrać inicjatywę, powinni kreować, mam zawodnicy. Myślę, że każdy chwilę może robić różnicę. Tak. Ja wiem, trenerze, że w piłce to za zasługi się nigdy punktów nie dostaje, tylko za strzelane bramki, ale mam wrażenie takie, że oglądaliśmy wczoraj jednak zespół, mówię tutaj o Miedzi, który ewidentnie potwierdził to, że jest
najlepszym zespołem w tym sezonie w pierwszej lidze i bezapelacyjnie awansował. Natomiast czy trener, oglądając grę Widzewa wczoraj i pewnie też jak znam życie, trener ogląda Widzew co pewien czas, czy to jest rzeczywiście drużyna, która zasługuje na awans do Ekstraklasy, czy na zasługi tutaj nie patrzymy, tylko punkty i pragmatyzm? Zgadzam z panem to, co powiedziało, że zasługę nigdzie, tak? Za piękność i nic nie dostajesz nigdy takiej nagrody, tak? Dostajesz za wyniki, tak? Ale możemy powiedzieć szczerze, na cały sezon widzę, bił cały czas. Na początku na pierwsze, a potem cały czas bił na ten drugi miejsce. Krótkim czasem tam. Czy... I uważam, że ci zasługuje, ci nie. No myślę, nie ma co ocenia, trzeba robić robotę. Tak jak sam pan powiedział przed chwilą, trzeba robić robotę na boisku. Trzeba to wywalczyć, tego awans i zadłużenie, to będę mógł potem rozliczyć później, tak? Bo jest za klasę. Czy to zadłużenie amasowało, ale myślę, że całym tego biegu, całego tego sezonu widzę, bił non-stop na drugi, na pierwszy miejsce. Bił i myślę, logika prowadzi do tego, że myślę, zasługuje, żeby tego. Ale co się zdarzy, nie jestem w stanie tego przewidzieć, tak? Ale mówię, jeden plus, co jest Widzewa, kiedyś mogło przypomnieć słowy Aleksa Fuegusona, który nie pamiętam rok, ale był jedna sytuacja, które bardzo walczyli z Arsenalem do końca. I Aleks Fuegusson powiedział, jeżeli mi na ostatni mecz zostawiliśmy, przegrywamy, to znaczy, że nie zasłużyliśmy na ten mistrzostwo. Ale to wszystko zależy wciąż, do nas. Jeżeli wciąż mieli szansę, to znaczy, że na to zasłużyli. Tak. No i jeśli to przełożymy na nasze warunki, no to też widzę, wygrywając jest w Ekstraklasie, dlatego więc widocznie zasłużył. Trenerze, wczoraj trzeba się chyba zgodzić, że takim najbardziej momentem zwrotnym tego spotkania to był ten rzut karny niestrzelony przez Juliusza Letniowskiego. No, najlepsi piłkarze na świecie karnych nie strzelają i sprowadzanie jakichś niepowodzeń całego sezonu na karp Julka byłoby nieuczciwe, ale kibice o tym dyskutowali. Czy trener wyznaczyłby piłkarza, który przez ostatnie pół roku praktycznie nie grał, bo trener Niedźwiedź przyznał, że był wyznaczony jako jeden z dwóch piłkarzy do rzutu karnego. Czy trener uważa, że to jest dobre? Czy trener też by wystawił takiego piłkarza do strzelania karnego, który może do końca nie czuć piłki, który przez długi czas nie grał, który wchodzi z ławki w ostatnich meczach? Że, czy to mogło się w ogóle zdaniem trenera też odbić na tym strzelanym rzucie karnym? Czy raczej karny to karny, tutaj może piłkarz nie grać nawet 2 lata, wychodzi na boisko, jak umie strzelać karne, to powinien próbować? Bardziej byśmy bronili tej decyzji, czy jednak szukali drugiego dna? Powiem, nie jestem na tym miejscu, żeby teraz ja oceniać, czy Juliusz powinien, czy nie powinien. To jest trener, który wyznaczył i odpowiedzialność, to nie wiem, czy trener, czy Juliusz przede wszystkim wezmę na siebie. Tak jak powiedział pan, że najlepszy jeszcze wybi. I na najważniejszym momencie, tak? Jeżeli pamiętam na przykład Szewczenko, który bił jeden najlepszy zawodnik u Stambulu i wygranie Milano pierwsze połowę 3-0, a jeszcze wybił karne przeciw Dudek, tak? Nie ma taki, tak dibasz. To czy ja, tak, ja mam sam, swoją decyzję, jestem tak, że zawodnik, który czuje i wezmę odpowiedzialność, nie krzyżowała ten kart. Ale on musi widzieć, zawsze jest ta konsekwencja. Ta konsekwencja może być, tak, mogłoby, tak, że Juliusz by wczoraj został bohaterem, tak? I wszyscy by świętowaliśmy, nigdy by... Taka jest to, ten szczegół, ten centymetra. Prawo, 5 centymetra, lewo i wszystko idzie w innym kierunku, tak? No to jest tego piękność, tego piłkę i jednocześnie Ryzyko, że może nie pójść po naszej myśli, ale trener był napastnikiem, pamiętam, z kariery piłkarskiej jeszcze. Tak. No, proszę cię postawić w roli strzelca. Nie gra pan, powiedzmy, od końcówki rundy jesiennej, całą tą końcówkę jesieni, nie gra pan większość wiosny. W ostatnich 2-3 meczach wchodzi pan z ławki i nagle jest taki decydujący karny. Może się zawodnik rzeczywiście do tego karnego źle być przygotowany przez tą przerwę, czy to nie ma większego znaczenia? Powiem panu tak. Właśnie wasza praca dziennikarza jest zawsze gdybasz i właśnie czasami to ma plusy swoje, ma minusy i daje nas trenerom dużo do rozmyślenia i do analizy takie głęboko, tak? Merytoryczne. Ale mówię jeszcze raz. Piłka zawsze będzie jedna najlepszy i najemocjonalny sport na świecie. Przeżywaliśmy to w ostatniej chwili Manchester City z Real Madrydem, który do 90 minuty bił 1-0 i wszystko Manchester City miało pod kontrolę. I wszystko wróci, nie wiem, powiem 360 stopni, tak? Nazywane. 2 razy wróciło.
że 1-1, 2-1, potem 3-1, tak? Wróciło wszystko. To co mogę powiedzieć Pan? Na taki poziom czasami nazywane stracenie koncentracji, tak, jesteśmy ludzi i piłka nożna jest grę błędem. Ten, który robi najmniej błędów, ten wygrywa mecz. Niestety płacimy. Płacimy. Jeden raz płacisz, jeden raz mi jest. Czasami mówi, że ta piłka nożna jest taka nazywana niewdzięczna. Taka jak nazywa, czasami nie da, ale on zawsze ty daje. Zawsze ty daje, jeżeli naprawdę na boisku to. Jeden raz ty zabiera, jeden raz ty odda. Czy już, ja mówię, to jest tylko gdyby maj. Ja nie mogę, ja nie wiem, na przykład treningi od poniedziałek do piątek, co przygotowało trener Niedźwiedź z tym sztabem swój, zawodnikami, kto bił tam najlepszy sztabem z tej karni i tak dalej. Rozumiemy? Ja mogę trenerowi podpowiedzieć właśnie, że w tygodniu były trenowane rzuty karne i był Letniowski jednak wyznaczony, czyli to można wywnioskować, że na treningu dobrze strzelał. Dlatego mówię, ale potem powiem panu takie zdradzenie, takie nazywane. Presja powoduje u zawodnika albo u człowieka na co dzień, że nie jesteś 50% sam sobie. Zatrzymany. A moje te 50%. I ten presję u piłkarza jest zawsze. Czy Letniowski miał presję? Nie wiem, to on może powiedzieć najwięcej. Kiedy odebrał piłkę, no to trener co ma powiedzieć? Nie uderzaj ty? I wyznaczy kogoś innego? Ja uważam, że nie. Dlaczego? Bo jeżeli wyznaczasz kogoś innego, to znaczy zmuszasz kogoś innego, żeby strzelać tę karnię. A on będzie miał zawsze alibi powiedzieć, ha, ja nie chciał karnię, a ty mnie zmuszałaś. Dlatego to jest czasami od początku można wyznaczyć trener. Ale potem na boisku dzieje się różne rzeczy. Można czasami zawodnik uderza w głowę i nie czuje. Może zawodnik nie ma siły. Może zawodnik nie czuje w ogóle tego, żeby uderzać. Ja znam od boiska sam. Kiedyś byłem też wyznaczony na karne, jak piłkarz, a powiedziałem, że nie czułem. Jak ktoś inny, tak? I dobrze zrobiłem, jak ten inny strzelił bramkę i wygrywaliśmy, tak? To chodzi o uczucie. Jest czasami taki feeling, nazywany po angielsku. To nie da się tego oszukować. To jest coś, które ci, którzy grali piłkę, rozumie tego. Ci, którzy nie grali, nie będą rozumiały nigdy. Po prostu wiem, że wszyscy kibice widzewa czekali, dlaczego i patrzy na ten karny. Ale popatrzmy na cały bieg cały meczu. Czy widzew by zasługował? Ja tak oceniam zawsze. Ja nie oceniam na 2 minuty, 3 minuty, czy też szczególe. Najważniejsze oceniasz normalnie. My trenerzy musimy. W tym przypadku zawsze się zdarzy, ale praca trenera polega na tym, żeby te przypadki były najmniejsze. To jest praca trenerska. A zdarzy przegrane. Nikt, żaden trener na świecie nie chce przegrywać. Wszystko przygotuje, żeby wszystkie pomysły, które mają, żeby wygrywać mecz, ale nie przewidzisz niektóre rzeczy. Czasami jasne, no nie będziemy lepszy, też... czasami jesteś lepszy, dlatego jasne. Nie ma co gdybać to. Najlepiej o tę sytuację zna sztab szkoleniowy z Juliuszem i cały, jak nazywa, drużyna, to co stało, ale nie ma co gdybać u jednokarnego. Można następny mecz teraz, w niedzielu, po Beskidzie, będę znowu karnego i Juliusz wezmę karnego już i znowu strzela i wtedy będę znowu. I co I wtedy to będzie, stało, i wtedy będzie, bo, i, wtedy będzie bo, i wtedy będzie bohaterem. Będę jasne, bohaterem, dlatego... Tak, postawmy trenerze kropkę, żeby też nie robić z tego karnego, tak jak powiedziałem, rzeczy takiej sprawczej w stosunku całego sezonu. Jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Zespół, jak to zwykle w Widzewie niestety bywa, bardzo się szybko zmienia. Trener nie pracował z wieloma tymi zawodnikami jeszcze w poprzednim sezonie, ale z kilkoma się zdarzało. Zbliża się mecz bardzo, bardzo ważny i to na pewno będą piłkarze odczuwali. Czy trener mówi o tych piłkarzy, których trener zna, z którymi pracował i w Widzewie, być może w innych klubach. Uważa trener, że oni udźwigną tę presję, że to ich nie sparaliżuje i jest za nich pewny, za tych zawodników, czy jednak gdzieś, pytam, nie, może być bez nazwisk konkretnych, ale czy jest tam ktoś, kogo możemy się gdzieś widzi obawiać? Widzi pan, rozmawiam o tego presję, tak? Powiem panu tak, przypomnę panu taki o Mark Twaina, ja lubię taki wypowiedź, tak? Ludzie. Taki pisarz brytyjski, tak, tak. Tak. On mówi zawsze, odwaga nie znaczy brak strachu, ale opanowanie strachu. Rozumiemy? To znaczy, każdy dzień my mamy jakieś presje, różnym powodom, tak? Sytuacje rodziny, sytuacje pracy i tak dalej. Ale właśnie, jak my panujemy na tym wszystko, tę presję, to czy ty zawodnicy
Ja uważam, że Widzew ma wszystko na własną rękę, żeby ten Czerżak mieć i zrobić tego pragnienie, ten awans do ekstraklasy. Czy to się zdarzy, nie jestem w stanie. Wtedy ja nie by pracował jak trener, by pracował jak prorok. Rozumiem? Tylko, że mówię pana, że ja myślę, że zawsze po jakie analizę możesz zrobić zawsze po jakim wykonywaniu pracy. Po wykończeniu jakiej pracy możesz robić bardzo merytoryczne. Tak jak ja zrobiłem sam po pracy u Widzewa. Zawsze jesteśmy mądrzejsi po fakcie, tak? Każdy jest. Każdy dożywamy codziennie ludzi albo mówi, a dwa lata temu mogą robić inaczej. Czy on jest w stanie tego dźwigać, dlatego pan padał na te słowa. Presja powoduje 50% mniej człowieka czy zawodnika na boisko. Jak panujesz na tę presję? Tę presję będę zawsze. Czy grasz na... Oczywiście to ciężar awansu, ale jest coś plus, jest coś lepsze. Gorsze jest, kiedy masz tego presję, że spadasz z ligi. I będziesz następny sezon i drugie, czy pierwsze ligi, czy tak dalej. To zawsze jest. Ale nie znaczy, jak padniesz, ale jak się podniesz. Teraz ci widzę, podniesie po tego miedziu i tak dalej, nie ma do odbibasz. Trzeba patrzeć do przodu. Analizuj, przeszłość i idź do przodu. Tak jak uważam. Jak mimo trener ocenisz już tak... Myślę, że tu są doświadczeni zawodniki, które ostatnio przeżywali fajne i złe momenty, im powinien ten ciężar nieść na swoje ramiona, odebrać na klatki i to. Ja uważam, że jak Anusek, czy Danilak i Bartłomiej Pawłowski i tak dalej, są zawodnicy, które próbowali tej ekstraklasy, czy Czech, czy Opolskie, to wie jak smakuje i wie tego. I plus, że mecz jest u Łodzi i myślę, że i życzę przede wszystkim, że taki kibice będę wspierał tę drużynę do ostatnich gwizdek, nie mówię do ostatniej minuty, nie ma takiej coś, do ostatnich gwizdek, żeby ty widzę zasługować na ten i napracować, możemy lepiej powiedzieć, na boisko i wszystko będę taki naprawdę, to będę smakowało możliwie bardziej, potem po zwycięstwo będę smakowało naprawdę i mam nadzieję, że tak będę i życzę w całym sercu, żeby widzę napracować na boisko tego hałasu. Tak. No, chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać, ale trener tak fajnie to wszystko spuentował, że chyba już nie tego pytania nie będę zadawał, bo fajnie by się nam ta rozmowa zamknęła. Chciałem zapytać o to, kto jest zdaniem trenera faworytem takim piłkarskim, czy Widzew jest lepszym drużyną od Podbeskidzi, ale znowu musielibyśmy wejść w gdybanie, a to nie ma chyba za bardzo sensu. Także jeżeli trener nie ma nic przeciwko, to postawię kropkę. Zapytam tylko natomiast o coś innego. Co u trenera słychać? Czy gdzieś tam się kroi jakaś robota, mówiąc tak po polsku, czy gdzieś trenera na ławce zobaczy? Czy my wkrótce, czy na razie jeszcze wakacje? Pracuję na tym, pracuję strasznie i nie kryję tego, że też nie bardzo pracę i powiem, że miałem wystarczony długi wakacje, tak to, ale zawsze jak nazywa, coś dobre ma coś złego i coś złego ma coś dobrego. Było trochę długa przerwa. Pierwszy raz jestem na tych sytuacjach, dlatego mówię, że każdy człowiek codziennie doświadcza nowe rzeczy, ale mówię, że naprawdę robiłem bardzo, bardzo taki głęboką analizę merytoryczną o wszechstronnie, nie tylko sportowo, a psychologicznie, mentalnie i sportowo i taka duchowa, że co, jak i na pewno jestem mądrzejszy na ten moment, że na pewno niektóre rzeczy powinien robić inaczej, ale niestety nie mam o to wracać, tak? I czekam niecierpliwie z ofertami i myślę, że jesteśmy bardzo blisko coś konkretnego i myślę, że wiadomo, w krótkim czasie może jakie informacje posyłamy i przede wszystkim ja pierwszy mam nadzieję i wszyscy będą widzieli, że ta praca można się tam dziś na horyzoncie, ale widzimy, powiem panu tak, widzę trochę światło tunela, tak mogę powiedzieć to. No to optymistycznie zabrzmiało, to niech to będzie taką naszą puentą. Zawsze jestem człowiekiem optymisty. Życzymy w takim razie powodzenia powrotu na ławkę, bo to jest w zawodzie trenera najważniejsze. Trener Enkelej Dobi, były opiekun Widzewa między innymi, ale też świadek wczorajszego meczu w Legnicy, był moim i waszym gościem. Dziękuję trenerze, późna pora, więc już dziękuję. Puszczam. Dobrej nocy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
No to tyle, Enkelejt dobi. Nie wiem, czy jest na miejscu tam żartowanie sobie z języka i tak dalej. Macie prawo tam sobie to oceniać, jak chcecie. Ja uważam, że trener nigdy niczego złego nie zrobił, nigdy się o Widzewie źle nie wypowiadał. Ja też nigdy od niego złego słowa nie usłyszałem, a to jak tam mówi po polsku, nie będąc Polakiem, to jest dla mnie rzecz drugorzędna. Uwierz, nie wiem, kto to był autorem tego komentarza, w ogóle odpaliłem sobie też YouTube'a z tej samej perspektywy co wy, bo mam cały czas problem techniczny, nie widzę czatu od strony realizacyjnej, nie wiem, co się stało, musimy głębiej pogrzebać. YouTube czasami takie płata figle, więc nie wiem, kto jest autorem tego komentarza, ale uwierz, autorze, to nieprawda, że trener Dobi mówi gorzej po polsku niż Fundambu. Ja nie wiem, czy Fundambu jest w stanie w McDonaldzie zamówić jedzenie. Nie czepiam się go, tylko stwierdzam fakt. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o opinię trenera. Podobały mi się te słowa mówiące o tym, że to tak naprawdę widzę, ma wszystko w swoich rękach i nie musi się na nikogo nadal oglądać i to jest klucz. No i podobały mi się też te słowa mówiące o tym, że no tak naprawdę trzeba sobie umieć z tą presją poradzić, natomiast z drugiej strony ja sądzę, że i tak lepiej jest grać przy 18 tysiącach niż przy 180 osobach, jak grają w Polkowicach, jak grają w Częstochowie czy w Bełchatowie, bo to różnie z tym bywa i tyle, nie? Więc myślę, że mimo wszystko każdy by z tych właśnie małych ośrodków chętnie by się z piłkarzami Widzewa zamienił, a jeżeli nie, no to widocznie takie duże kluby nie są dla nich. Mogą być i tacy ludzie. Pyta jeszcze Arkadiusz Kasper o kwestię oświadczenia. Wszystko zostało napisane, nic dodać, nic ująć. Ja nie będę się do tego odnosił. Powiem tylko, że wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy popełniamy błędy. My jesteśmy amatorami, żadnymi poważnymi, prawdziwymi dziennikarzami w zdecydowanej większości, więc wszystkiego się powolutku uczymy. Tak jak powiedział trener Dobi, nieważne ile razy upadasz, tylko ile razy się z tego podnosisz, więc tyle, co tu więcej gadać, wszystko zostało powiedziane. No i już, wróćmy do klubu programu, czyli do omówienia meczu z Miedzią Legnica. Jeszcze jedna ciekawa rzecz z ust trenera mi wpadła w ucho, ale niestety wyleciało, bo skupiałem się na kolejnym pytaniu, przepraszam, może mi się przypomni, to do tego wrócę. Chciałem tylko natomiast zauważyć jedną rzecz, na którą sam wpadłem, to nie jestem jakimś wielkim ekspertem dzięki temu, tylko zauważyłem pewną rzecz, mianowicie widzę po raz pierwszy w tym sezonie przegrał dwa mecze z rzędu, nie wiem, czy ktoś też zwrócił na to uwagę, ja wcześniej nie, dzisiaj sobie to przed programem analizowałem, przygotowując się do audycji i nie było takiego przypadku, za każdym razem, kiedy w tym sezonie przegrywaliśmy mecz ligowy, a takich przypadków niestety trochę było, konkretnie 8 meczów przegraliśmy w tym sezonie, a mimo to nie było ani jednego przypadku, żebyśmy przegrali dwa mecze pod rząd. Zawsze było tak, że po porażce był albo remis, albo zwycięstwo. Pierwszy raz się tak zdarzyło, że przegraliśmy z Koroną Kielce u siebie z Resowią 1-4 i przegraliśmy kolejny mecz. Czy to jest oznaka, że ta forma jest kiepska na koniec sezonu, że akurat w najbardziej newralgicznym, najważniejszym, finałowym momencie po raz pierwszy przegrywamy dwa razy z rzędu? Nie do końca chyba. Myślę, że tutaj też trzeba zwrócić uwagę na klasę przeciwnika. Po prostu myślę, że Miedź to jest bardzo dobry zespół. Świetną pracę wykonał trener Łobodziński, który tak naprawdę, no można powiedzieć, że miał debiutancki sezon na ławce trenerskiej pierwszej drużyny w tak ważnej piłce i zrobił świetną robotę, więc wielkie brawa dla Wojciecha Łobodzińskiego, dla jego piłkarzy. I ten szpaler, który piłkarze Widzewa wykonali przed meczem, myślę, że się należał. Abstrahując oczywiście od animozji kibicowskich, powiązań i kibiców Miedzi ze Śląskiem, wrogości do Widzewa i tak dalej, to jest sprawa zupełnie inna. Mówię tu już tylko stricte o samej piłce i tylko o zachowaniu pewnego rodzaju klasy wobec rywala. Myślę, że trzeba to docenić i już. I tyle. Natomiast zgadzam się też z trenerem, że gdyby Letniowski strzelił, a najlepsi nie strzelają, to byłby bohaterem, nikt by w ogóle tego nie analizował. Przeanalizujemy sobie natomiast coś innego, jeszcze jeden temat mam wam do pokazania, a potem takie stałe kwestie, mianowicie jak wyglądały w wykonaniu Widzewa mecze o awans, mecze, w których Widzew po końcowym gwizdku mógł
cieszyć się z awansu. Takich przypadków było w tym okresie, powiedzmy, nowożytnym Widzewa. Tak to umownie przyjmujemy, że to od momentu reaktywacji klubu w 2015 roku. Takich meczów, jak widzicie, było już 6. Było 5, szósty będzie w najbliższą niedzielę. Pierwszy raz w czwartej lidze Widzew stanął przed szansą zapewnienia sobie awansu, jadąc do Strykowa na mecz ze Zjednoczonymi, już w pierwszym podejściu sobie ten awans zapewnił. Nie odkładał tego na później. Wówczas trenerem Widzewa był Marcin Płuska. Bramki strzelali Michał Czaplarski i z rzutu karnego Robert Kowalczyk. Widzew wygrał, pamiętam, to była chyba środa albo czwartek, na pewno środek tygodnia. Wielka radość, zwycięstwo w Strykowie, pewna trzecia liga. Pierwszy awans po reaktywacji. Druga szansa awansu nastąpiła 2 lata później, to był rok 2018. Sezon 2017-2018, trenerem Widzewa wówczas jeszcze Franciszek Smuda, no i mecz z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Mieliśmy przed tym spotkaniem tyle samo punktów co Lechia, ale wygrany pierwszy mecz w Tomaszowie Mazowieckim. W związku z tym, gdybyśmy pokonali Lechię także u siebie, to mielibyśmy 3 punkty przewagi, jedna kolejka do końca, ale Lechia nie mogłaby już tego odrobić, bo mielibyśmy w najgorszym przypadku taki sam dorobek na koniec sezonu i bezpośredni bilans lepszy z Lechią. Niestety nie udało się wtedy tego zrobić, wynik 0-0, trzeba nawet przyznać, że wtedy ta presja mocno sparaliżowała piłkarzy Widzewa, to Lechia miała lepsze sytuacje i więcej, na szczęście pudłował na potęgę wówczas gwiazdor ówczesny Lechii Tomaszów, czyli Marcin Mirecki. No i smutny obrazek, czyli ten odjeżdżający spod stadionu autobus odkryty londyński, który pojechał z powrotem do siebie. Nie pamiętam, która to była miejscowość, bo to było gdzieś zamówiona usługa z jakiejś okolicznej miejscowości obok Łodzi. No i nie było fety wówczas, było 0-0, było wielkie zdenerwowanie, wielkie emocje, były okrzyki, gdzie jest Smuda i tak dalej. A Smuda po tym meczu rozstał się z drużyną. Do Ostródy pojechał już, szokujące to było wtedy wydarzenie, że na ostatnią kolejkę zmienia się trenera, ale wtedy przy Piłsudskiego stwierdzono, że wyjazd z Franciszkiem Smudą tam do Ostródy byłoby jak wyjazd karawanem. Taka była kiepska atmosfera. Trzeba było po prostu zrobić trzęsienie ziemi, żeby jakoś wzbudzić jeszcze w drużynie, jakiś dodatkowy mental. I wymyślono, że najlepiej będzie zmienić trenera, że to będzie wielki wstrząs. I już to nie chodziło o to, na kogo i kto i jak. No po prostu trzeba było dokonać wstrząsu i tak wymyślono. Pojechał do Ostródy Radosław Mroczkowski, wtedy wielce ryzykując, bo gdyby nie wygrał tego meczu, a tak naprawdę cały sezon był nie jego, to był tylko jedyny mecz w jego wykonaniu do rozegrania. Wielce ryzykowo, bo gdyby go nie wygrał, jak pokazał mecz Lechii bodajże z Pelikanem Łowicz, to zostałby w trzeciej lidze, byłby trenerem trzecioligowym. No, wiemy na szczęście, że Widzew wygrał. 3-2, dwie bramki Daniela Świderskiego i z rzutu karnego Mateusz Michalski. No więc potwierdziło się to, że karny w tym meczu awans dla Widzewa był. Był w Strykowie, był w Ostródzie. No nie było w meczu z Lechią Tomaszów, co prawda, ale był w Ostródzie wykorzystany przez Michalskiego. Ostatecznie był awans. I kolejny sezon to znowu 2 lata, czyli rok 2020. Pamiętamy to dobrze, czyli co 2 lata te mecze o awans były rozgrywane. Smutny dzień, bo z jednej strony smutny, z drugiej szczęśliwy. Z tej strony smutny, że widzę w Marcina Kaczmarka w ostatniej kolejce przegrywa u siebie ze Zniczem Pruszków 0-1 i jest nerwowe wyczekiwanie na to, co się dzieje w Katowicach, mecz GKS-u z Rysowią, a tam informacja, że padł remis, że GKS Katowice miał słupek w końcówce, że mecz został przedłużony bodajże o 10 minut i trwał naprawdę bardzo długo i połowa stadionu zdążyła osiwieć, a druga połowa wyłysieć z nerwów. Ostatecznie skończyło się to happy endem, choć obrazków, które wtedy oglądaliśmy na Morawie, chyba nikt nie chciałby nigdy już więcej na Widzewie oglądać, no niemniej jednak zakończyło się to awansem Widzewa, więc można powiedzieć, że wtedy Widzew miał tylko jedno podejście do bezpośredniego awansu, no i zapewnił sobie ten awans, ale tak naprawdę zapewnił ten awans dla Widzewa GKS Katowice, nie wygrywając swojego meczu. Mimo wszystko zaznaczyłem to na zielono, bo skończyło się mimo wszystko awansem Widzewa, no ale tutaj sprawczość po stronie Łodzian była w tym momencie zerowa. To już była tylko sprawczość GKS Katowice. Oczywiście trzeba oddać tamtej drużynie, że przez cały sezon, no jednak, to oni w ostatecznym rozrachunku byli przed GKS-em. To oni mieli lepszy bilans bramkowy, bo pamiętajmy, że z GKS-em oba mecze zakończyły się wynikami 1-1, a więc decydował bilans bramkowy, który był korzystniejszy dla Widzewa. Można było któryś z meczów poprzednich 33 kolejek zamiast wygrać, zremisować i już GKS by awansował, więc to też nie upraszczajmy, nie sprowadzajmy wszystkiego do jednego meczu, po to się gra całą ligę, po to każdy gra z każdym, mecz i rewanż, żeby nie decydował jeden mecz, tylko
tylko suma, tabela jest tylko wyznacznikiem tego, co się dzieje powiedzmy od lipca czy sierpnia do maja, czerwca. A wiem, że to tak fajnie się mówi, że to wszystko na końcu się sprowadza do ostatniego meczu, ale bądźmy też uczciwi. No tak czy inaczej, był to mecz o awans i ten awans był. Choć Widzew go nie wygrał, de facto paradoksalnie i tak awansował. No i podejście numer 5, piąty taki mecz po reaktywacji, kiedy Widzew po końcowym gwizdku mógł już być klasę rozgrywkową wyżej, w tym wypadku w ekstraklasie, tym razem znowu 2 lata minęły, a więc jest pewna prawidłowość, rok 2016, 18, 20 i 22, więc co 2 lata mamy taką sytuację, że Widzew grał awans, tym razem przegrał 0-1 w niedzielę 22 maja od 12.40 będzie mieć drugą szansę, więc zagra 6. mecz, po którym może awansować. Jeśli się nie uda, trzeba będzie grać w barażach, więc szanse kolejne będą, ale może Widzew dopiero za 3. razem, przy 3. szansie awansuje. Nie życzę mu tego wam. Chciałbym, żebyśmy pokonali Podbeskidzie, a w najgorszym wypadku, żeby Arka nie wygrała Sandecją. No ale lepiej wziąć sprawy we własne ręce. Jest taka możliwość. To tak tylko gwoli przypomnienia, gwoli ścisłości. Jak to wyglądało z tymi meczami o awans w wykonaniu różnych zespołów Widzewa pod różnymi trenerami, pod różnymi prezesami, z różnymi składami. Stałe punkty programu, czyli już ostatni raz w tym sezonie, ostatni raz definitywnie rzut oka na wyliczanki i od razu ciekawostka. Widzew po 33 spotkaniach notuje średnio 1,79 punktu na mecz. Jeżeli pomnożymy to razy 34, no to z prognozy wynika, że Widzew skończy sezon z 61 punktami, ale od razu możemy powiedzieć, że taka możliwość nie istnieje, bo w tej chwili Widzew ma punktów 59 w tabeli, no dwóch już zdobyć nie może. Albo będziemy mieli nadal 59, albo 60, albo 62. 61 zdobyć nie możemy. To jest też dowód na to, że statystyki nieraz kłamią. I w tym wypadku tak faktycznie jest. No ale upierając się, że dobra, przymykamy na chwilę oko i zakładamy, że te 61 punktów w zaokrągleniu, no więc w ostatnich 3 sezonach nie dałoby nam to drugiego miejsca. W 2 poprzednich owszem, wcześniej w 2 nie i w 3 poprzednich 2 razy by dało, ale na styku raz by nie dało, więc cały czas balansujemy, no i to się potwierdza, balansujemy do ostatniej kolejki, będziemy balansować i pytanie, czy z tej liny spadniemy, czy dojdziemy do drugiej strony krawędzi i przeżyjemy, przetrwamy, czy trzeba będzie spaść z tej liny gdzieś tam w dół, gdzie czekają baraże, oby nie, ale ciekawostka, prognoza szacuje 61 punktów, a tyle na pewno Widzew w tym sezonie nie zdobędzie, bo matematycznie nie ma takiej możliwości, o tym doskonale wiemy. Dobrze, to przyjrzyjmy się jeszcze na koniec tym statystykom, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o Instat i o statystyki piłkarzy. Zaczniemy od MVP spotkania. Myślę, że tutaj zaskoczenia nie ma. Po raz pierwszy te wybory komputerowe będą w 100% zgodne z tym, co widział każdy i chyba nielicznie tylko powiedzą, że mają inne zdanie. Ja do tych nielicznych tym razem należeć nie będę. Piłkarzem meczu według tych komputerowych wskazań został Henryk Rawas, bramkarz Widzewa, który przez długi czas bronił bardzo dobrze i kilka jego interwencji z pierwszej połowy uchroniło nas przed utratą bramki. Jak pokazują statystyki, Henryk spędził na boisku 99 minut, bo Instat zawsze liczy to sobie razem z tym czasem doliczonym w pierwszej i w drugiej połowie, a więc łącznie tych 9 minut było do ekstra. 218 wykręcił liczbę, czyli wcale nie najwyższą, a i tak był najlepszy w Widzewie. To pokazuje, jak słabo zostali ocenieni pozostali gracze z pola. Jedną bramkę Henryk niestety stracił, 5 strzałów obronił, bo łącznie 6 celnych oddała mieć w tym spotkaniu. 83% to była jego skuteczność, obron tych strzałów, więc naprawdę niezła. Z 6 celnych 5 odbił, z czego 3 to były tak zwane super obrony. Nie sprawdzałem, które konkretnie, natomiast to jest dużo. To jest dużo, to jest bardzo dobry wynik, jak na bramkarza, 3 super obrony. Myślę, że gdyby zachował czyste konto, nie dał się pokonać sam na sam, w starciu sam na sam z Czuką, obronił tak jak chociażby w derbach z innym Hiszpanem, z Dominguezem, to, przepraszam, z nie z Dominguezem, tylko kto to sam na sam się znalazł? Koral, przepraszam, no wyleciało. Z Koralem to miałby jeszcze wyższe statystyki, jeszcze wyższy indeks, no ale jak to mówi trener Dobi, gdybaś to sobie możemy teraz śmiało. Bardzo ważne jest też to wskazanie XG rywala, czyli 2,60. Teoretycznie te szanse, które sobie stworzyła mieć w tym meczu, według statystyk pokazywała, że powinna mieć ponad 2 bramki w tym meczu, albo 2 przynajmniej.
a miała de facto jedną, więc można powiedzieć, że jest to częściowo zasługa Henrycha i to był naprawdę jego bardzo dobry mecz. Czy najlepszy w Widzewie, odkąd do niego trafił? Nie wiem, nie wiem. Trzeba byłoby się zastanowić, przeanalizować. Może znalazłby się jakiś lepszy mecz jeszcze Henrycha, może derby właśnie, gdzie bronił świetnie, zachował czyste konto, obronił sam na sam. Bardzo podobny mecz, prawda? Jakby tutaj sam na sam, no taka jest piłka w derbach, sam na sam broni Rawa, dwie minuty później Pawłowski strzela na 1-0. Tutaj jest odwrotnie, tutaj to widzę, w Makarnego nie strzela i za chwilę jest w drugą stronę. Tym razem Rawas sam na sam nie obronił, nie to, żeby miało to do niego pretensje, tylko pokazuje, jak przewrotny futbol bywa. Dobra dokładność podań, 25 razy aż podawał piłkę Henry. Oczywiście w tym były też krótkie podania wyprowadzanej piłki na metr do Nowaka czy do Hanuska, więc no, trzeba to wziąć pod uwagę, tak? No, to jest żadna sztuka, żadna filozofia, więc na to można trochę spojrzeć jednak z dystansem, no ale też trzy dośrodkowania miał w pole karne, wszystkie trzy zachował się dobrze. Więc 100% tak wyliczył mój instat na przedpolu. Myślę, że tutaj kontrowersji tym razem nie ma i nie ma, nie zbłaźnił się ten system instatowy, to raczej będzie to decyzja zgodna z oglądem wszystkich, którzy to spotkanie obserwowali. Jak koledzy Henrycha wypadli? No już wiemy, że blado, bo skoro 218 dało Rawasowi zwycięstwo w tej zabawie, to no to nie było dobrze, no to ale przyjrzyjmy się, jak było. Patryk Sępiński, numer 2 w tym spotkaniu, któremu znowu zmieniono pozycję, nie wiem, czy zauważyliście, pewnie tak. Patryk Sępiński tym razem przeniósł się na półlewego stopera, gdzie przez większość sezonu grał jako półprawy. Pamiętamy, w derbach grał jako środkowy pomocnik, miewał takie miecze, co już pokazywałem na planszach, gdzie grał na boku obrony albo na wahadle, no to teraz znowu zmieniono mu pozycję i zagrał jako półlewy i myślę, że wypadł nieźle, no zdaniem instata był najlepszy z pola, no ale to jest tylko instat, tak? Egzekwo z Patrykiem Lipskim trzeba zauważyć, który miał kilka fajnych przerzutów. Bartłomiej Pawłowski, piąty, Radosław Gębiowski, który dla mnie miał bardzo anonimowy występ na miejscu szóstym, a dalej Paweł Zieliński, Ernest Terpiłowski, Dominik Kun, Christopher Hansen, Marek Hanusek i uwaga, Krystian Nowak, ileż to było głosów, posadzić na ławce Martina Kreutzriglera, dlaczego nie gra Nowak, dawać Nowaka, no pytanie teraz, gdzie są ci ludzie, którzy tak krzyczeli dawać Nowaka, bo według mnie Krystian Nowak już par sześć instat, zagrał naprawdę kiepskie spotkanie i o ile w powietrzu sobie nawet radził, to miał problemy, no przecież ta sytuacja sam na sam w 50 sekundzie to było po błędzie Nowaka, on wiele takich wpadek zaliczył. Ja nie chcę Krystiana oczywiście grillować, tutaj go oskarżać i tak dalej, no ale ja nie zauważyłem wielkiej poprawy. Jakby zestawić dokonania Kreutzriglera, który przecież zagrał bardzo słabo przeciwko Resowi, a Nowaka Krystiana wczoraj, nie widziałem wielkiej poprawy. Do czego zmierzam? Do tego, że ci, którzy mówili dawać Nowaka za Kreutzriglera, teraz powiedzą dawać tego za tamtego, albo powinien strzelać nie Letniowski, albo ten drugi, a jak nie strzeli, no to trudno, to ja sobie napiszę komentarz na Facebooku, albo sobie nie napiszę, tylko włączę sobie inny kanał, albo pójdę sobie na piwo, a decyzję podejmuje jednak facet, który za to może zapłacić robotą, także zmierzam do tego, że łatwo jest krytykować, łatwo jest rzucić jakąś tezę, a jednak na koniec odpowiedzialność za swoje decyzje musi brać trener. No i o ile niektórzy twierdzili, upór trenera co do tego, żeby nie wystawiać Villanuevy, no dał pewnego stryczka w nos trenerowi, kiedy to Villanueva uratował nam swoją główką zwycięstwo z Puszczą Niepołomice i każdy powiedział, no dlaczego na niego nie stawiałeś? No już pomija fakt, że później zaczął na niego stawiać od pierwszej minuty i już Daniel nie wyglądał tak dobrze, więc to mógł być po prostu jednorazowy wyskok Hiszpana. Tak teraz też łatwo jest rzucić jakąś tezę, będąc kibicem, napisać komentarz, najczęściej jako anonimowa osoba w internecie, a potem tyle twojej odpowiedzialności, ona jest zerowa, natomiast trener jednak odpowiedzialność brać musi. W tym wypadku nie było takiej sytuacji, że ktoś mógłby powiedzieć trenerowi Niedźwiedziowi po meczu, no widzisz, czemu się tak upierałeś na tego Kreutzriglera, wszedł Nowak i zobacz, jak to dobrze funkcjonowało, no trzeba było takie decyzje podejmować od razu. Mam tylko nadzieję, że trener dokonał tych zmian, odsunął od składu Hansena, Kreutzriglera, no Nunesa podobno według trenera, jeżeli chodzi o przeziębienie, choć jak to dobrze ocenił jeden z moich kolegów, na tyle się odchłodziły stosunki pomiędzy Nunesem a trenerem, że aż się przeziębił Nunes, więc ja do końca tego nie kupuję, no ale nie mam dowodów, co mam powiedzieć. No, trener powiedział, że to nieprawda i tyle. Przyjmujemy, że tak jest, kropka. Mam tylko nadzieję, że trener nie odsunął tych piłkarzy dlatego, że dziennikarze czy tak zwana opinia publiczna, kibice się domagali, żeby posadzić Kreutzriglera, posadzić Nunesa, posadzić Hansena, bo zagrali słabo z Resowią. Że zrobił to coś pod wpływem.
Mam tylko nadzieję, że to były jego własne decyzje, jego własne obserwacje, zbieżne po prostu z obserwacjami kibiców, bo to by źle o trenerze świadczyło, jeżeli ulega takiej presji. Nie twierdzę, że tak zrobił. Mówię tylko, że wyrażam swoją nadzieję, że tak właśnie było, że dokonał tych obserwacji własnych i wyszło mu po prostu tak samo jak większości kibicom. Jeszcze słabiej od Nowaka według Istata oczywiście zagrał Danielak, a najsłabiej Letniowski, bo nie strzelił też karnego, ale pamiętajmy, on grał krócej, a Istat ma to do siebie, że im grasz krócej, tym trudniej ci wykręcić lepszy wynik. Oczywiście na sam koniec dodam, jak zawsze, jak co tydzień, jak co odcinek, to są tylko i wyłącznie zabawy liczbami, jakieś komputerowe wyliczanki. Nie robimy z tego jakiegoś wielkiej celebry, wielkiego wydarzenia, tylko pokazujemy to jako pewnego rodzaju osobliwość. Nie będzie w tym odcinku trzeciej połowy pokazanej frekwencji. Pograliśmy na wyjeździe, więc nie ma to żadnego sensu. Zawsze się tylko porównujemy z resztą Polski, jeśli gramy u siebie. A więc na sam koniec jeszcze zerknijmy, co się wydarzyło w tej 33. kolejce. To wyglądało tak, że najpierw w piątek Skra Częstochowa przegrała z Puszczą Niepołomice 1-2. Pod Beskidzie zremisowało z Arką Gdynia 1-1. No i dzięki temu remisowi w ogóle mogliśmy w Legnicy z Miedzią walczyć o bezpośredni awans, bo gdyby tu Arka wygrała, to by tam nam zwycięstwo z Niedzią nic nie dało, a jak pokazała przyszłość, dziś to my byliśmy na trzecim miejscu, a więc Arka też ma problemy. Zresztą zauważyłem fajną rzecz w rozmowie z Kamilem Pycio z WTM-u wczoraj w sali konferencyjnej, że Korona Kielce, Arka Gdynia i Widzew Łódź, czyli trzy drużyny, no Korona już nie, ale do niedawna jeszcze tak, która miały walczyć o drugie miejsce, bezpośredni awans. W dwóch ostatnich kolejkach Arka, Widzew i Korona na możliwych 18 punktów, 2 razy 6 razy 3, dobrze kombinuję? 6 razy 3, tak, 18, zdobyły, uwaga, 1 punkt. Arka remisując właśnie z Podbeskidziem. Widzę w dwie ostatnie kolejki, dwie porażki, Korona dwie ostatnie kolejki, dwie porażki, Arka dwie ostatnie kolejki, porażka i remis. To pokazuje, jak słaba jest ta liga. Jeżeli ktoś mi mówi tutaj, że Widzew nie zasługuje na awans z taką grą, no to Arka zasługuje, a Korona zasługuje. Przecież oni tak samo tracą jak my. Korona i Arka mają mniej punktów niż my, a kolejkę przed końcem. Więc bądźmy obiektywni i oddzielajmy emocje czasami też od chłodnego rozumu. Korona Kielce, a propos, wywoływana porażka 1-2 z GKS-em Katowice w sobotę. Ten wynik też sprawił, że na 100% Widzew zakończy sezon u siebie. Jeśli nie zakończy się to happy endem dla nas w niedzielę, to i tak zagramy jeden lub dwa mecze barażowe u siebie, bo na 100%, jeżeli spadniemy z tego drugiego miejsca, no to najgorzej na trzecie, a więc półfinał barażowy zagramy u siebie i jeśli go wygramy, finał też zagramy u siebie, a więc no albo się to wszystko zakończy też meczem u siebie w niedzielę, a więc już na wyjazd w tym sezonie nigdzie nie pojedziemy. Życzę Wam i sobie, żebyśmy w przyszłym sezonie zastanawiali się, gdzie pojedziemy w Ekstraklasie na pierwszy mecz, wtedy bez kibiców, bo będą mieli jeszcze zakaz. GKS Jastrzębie, które już spadło z ligi, wygrywa 3-2 z GKS-em Tychy, to ciekawe. Sosnowiec kontra Olsztyn 0-0, złe informacje dla Stomilu, pokażę to za chwilę. Miedź pokonuje Widzew 1-0, to już wszystko powiedzieliśmy. Sandecja kontra Chrobry 0-0, najgorszy możliwy dla Widzewa wynik, zdaniem niektórych, bo tylko remis powodował, że Podbeskidzie jeszcze ma szansę na baraże. Gdyby wygrała Sandecja, albo gdyby wygrał Chrobry, to Podbeskidzie pojechałoby do Łodzi już bez szans na baraże, ewentualnie chcieć utrzeć nosa Widzewowi, czy też może na przykład powalczyć o lepszą pozycję w Pro Junior System, jeśli jeszcze może coś tam poprawić. Nie sprawdzałem tego, nie wiem. Stało się jak się stało, mecz zakończył się remisem, a więc z tej perspektywy dla Widzewa najgorszym rozstrzygnięciem, dlatego że Podbeskidzie ma w Łodzi o co grać. Musi wygrać z Widzewem, żeby załapać się do baraży i to też chyba nie jest zależne tylko od siebie. Ale są też tacy, którzy twierdzą, że to dobrze, że to, że Podbeskidzie zagra też pod presją, też pod prądem, też na musiku z nożem na gardle, to też będzie powodowało u nich zdenerwowanie, niepewność i dla Widzewa to może się okazać lepsze. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, zostawiam to, stwierdzam tylko fakt. Remis powoduje, że Podbeskidzie przyjedzie do Łodzi, mając jeszcze szansę na baraże. Gdyby tego remisu w Nowym Sączu nie było, gdyby wygrała któraś z tych dwóch drużyn, to Podbeskidzie przyjechałoby tylko na wycieczkę. Sensacyjny wynik w Łodzi. Wydawało się, że UKS po trzech porażkach stanął na nogi, pokonał Górnik Polkowice i powalczy jeszcze o te baraże. No naprawdę byłem w szoku, patrząc jak UKS, znaczy patrząc, zerkając na wynik, że przegrywa z Odrą Opole, a 0-4 mogło być 0-5, ale piąty gol został anulowany po warze, po spalonym. No Odra pokazała, że chyba się jednak myliłem, że to nie jest drużyna na tyle mocna, żeby zagrać w barażach. Ma wszystko w swoich rękach, może w tych barażach zagrać. No, zamknęła mi usta Odra na UKS. Kiepsko to wygląda u naszych sąsiadów. Przy pustych trybunach 0-4.
ciężko będzie UKS-owi o te baraże, ale matematycznie szanse jeszcze mają, co za chwilkę pokażę. W ostatnim meczu dziś o 20 się skończył ten mecz, przed 20 Górnik. O nic już nie grający, bo Górnik, który się już żegna z pierwszą ligą, pokonał też raczej już o nic nie grającą Resowie 3-0. Taka to kuriozalna liga. Rzućmy jeszcze sobie okiem na tabelę, już nie będziemy po każdym meczu szczególnie się przejeżdżać. GKS Jastrzębie, Górnik Polkowice przed tą kolejką już byli zdegradowani, teraz dołączył do nich Stomir Olsztyn, 32 punkty. Żegnamy stolicę Warmii i Mazur w pierwszej lidze. Uratowało się Zagłębie Sosnowiec, definitywnie uratowało się Skraczyn Stachowa, ale to już kolejkę wcześniej, a także Puszcza Niepołomice. Oni już wyżej 13 miejsca nie podskoczą. W ostatniej kolejce Puszcza Skraj i Zagłębie będą miały tam jeszcze taki wyścig o to, kto będzie 13, kto 14, kto 15, ale to takie tylko oczywiście symboliczne. Resowia może jeszcze swoją pozycję poprawić, może przeskoczyć 11 w tej chwili GKS Katowice lub 10 GKS Tychy. Te drużyny też poza symboliką o nic nie grają, no chyba że opozycję w Pro Junior System, ale tak jak mówię, nie zerkałem, nie wiem, komu tam na czym zależy. Jeśli chodzi o kwestię baraży, UKS Łódź jest na miejscu 9 i ma matematyczne jeszcze szanse, żeby znaleźć się w tej strefie barażowej. Musi wygrać i liczyć na to, że Sandecja i Chrobry swoje mecze przegrają. Nie wiem, jak to wygląda z Podbeskidziem. Chyba jeżeli by zremisowało Podbeskidzie na Widzewie, UKS by wygrał, a Sandecja Chrobry przegrały, no to może gdzieś tam nasi sąsiedzi się wślizgną na to szóste miejsce. Wyżej już nie mogą. Marne szanse. Marne, jeszcze raz marne, a więc derbów Łodzi raczej w barażach nie będzie, jeżeli ktoś wieszczył taki scenariusz. Podbeskidzie ma szansę, jak mówiłem, jeżeli wygra na Widzewie, a Sandecja i Chrobry nie wygrają swoich spotkań, Podbeskidzie zagra w barażach, a więc mają górę, ale o co walczyć. Sandecja jest w troszeczkę lepszym położeniu, ona musi osiągnąć lepszy wynik niż Chrobry w swoim meczu. A więc jeżeli Chrobry zremisuje, to Sandecja musi wygrać. Jeśli Chrobry przegra, Sandecji wystarczy remis. Jeśli Chrobry wygra, będzie też w barażach, nie musi się wtedy oglądać na Sandecję. Odra Opole już w tych barażach jest, Korona Kielce też i już wiemy, że te drużyny swoich lokat nie zmienią, a więc znamy już pierwszy półfinał barażowy. Korona w Kielcach podejmie Odrę Opole, to się nie zmieni. Pytanie jeszcze, kto będzie szósty? Chrobry, Sandecja lub Podbeskidzie, bo raczej nie UKS. I pytanie, gdzie pojedzie ten jeden z tych trzech zespołów na drugi półfinał? Czy do Łodzi, czy do Gdyni? Jeżeli Arka wygra Sandecją, no to wiemy, że Sandecja nie będzie tą szóstą drużyną, to będzie to albo Podbeskidzie, albo Chrobry, albo może UKS, ale to mało prawdopodobne, jak mówiłem. Jeżeli Arka wygra, Widzew też będzie musiał pokonać Podbeskidzie. Jeśli Arka zremisuje, też będziemy mogli zremisować. Jeżeli Arka przegra, nic nas już więcej nie interesuje. I z drugiej strony, jeżeli wygramy swój mecz, nie patrzymy w ogóle na to, co się dzieje w Gdyni. Jeżeli zremisujemy, to Arka nie może wygrać. Jeśli przegramy, Arka też będzie musiała przegrać, bo jeśli my przegramy, Arka zremisuje z Sandecją, to Sandecji może to nie da baraży, ale Arce da drugie miejsce, bo bezpośredni bilans Arka ma z Widzewem lepszy, a wtedy będzie miała tyle samo punktów. Chyba nie muszę dodawać, że Miedź wygrała już tę ligę, zdominowała. Może ją skończyć z 77 punktami. Bardzo dobry, okazały rezultat. Był szpaler, były kwiaty, były gratulacje, były szampany. Nie będziemy już im słodzić. Spotkamy się, miejmy nadzieję, w przyszłym sezonie w Ekstraklasie i wtedy się odegramy. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą trzecią połowę. Na koniec jeszcze raz rzucę okiem na czat, ale muszę się przełączyć na normalny YouTube, żeby je zobaczyć. Jedyni łodzianie strzelający na wiacie, rozumiem, że chodzi o stadion UKS-u, to my. Faktycznie UKS nawet na nowym stadionie nie strzelił gola. Nie mają lekko. Nie oglądajmy się na Sandecję, twierdzi Radosław. Ja też bym się chciał Radosławie nie oglądać, ale nauczony doświadczeniem sprzed 2 lat wiem, że może być różnie. No nie będzie chyba na stadionie, tak mi się wydaje, osoby, która nie będzie od pierwszego gwizdka, od 12.40 miał odpalonego flerskora, czy jakieś tam inne środki medialne i nie będzie patrzyła, jaki wynik Arki. Nie sądzę, żeby Marcin Tarociński, chociaż nie wiem, jakie będą ustalenia z trenerem, nie powiedział na przykład, że zmienił się wynik w Gdyni. Będziemy tym żyli, chcąc, nie chcąc. No, najlepiej byłoby wygrać swój mecz i się tym nie przejmować, ale jeżeli w 15 minucie będzie 0-0 w Łodzi, nie sądzę, żeby był na stadionie ktokolwiek, kto nie będzie wiedział, czy 0-0 jest też na stadionie Arki. Myślę, że tak będzie. O meczu z Widzewa z Podbeskidzie będziemy jeszcze oczywiście mówić w tygodniu. Im bliżej do tego meczu, tym coraz więcej. Będzie klasyczna zapowiedź w sobotę i tak dalej, więc na razie tutaj stawiamy
kropkę. Przypomnę, że Widzew przegrał w Legnicy z Miedzią 0-1. Nie udało się zapewnić sobie awansu, ale mamy jeszcze drugi serwis. Pierwszy serwis, jak to w tenisie, teraz jest tenis na topie, bo świetnie sobie radzi Iga Świątek, no to wyobraźmy sobie, że Iga Świątek ma serwis na wygranie, nie wiem, Roland Garros, bo niedługo French Open za paręnaście dni się zaczyna wielki szlem. No to wyobraźmy sobie finał, Świątek prowadzi 6-4, no może nie 6-4, może 7-6, 7-6 i w tiebreaku ma dwa serwisy i ona podaje, jak zdobędzie punkt, to wygrywa turniej. No i pierwszy serwis wali jednak w siatkę. No drugi to jednak większy stres, można się pomylić i będzie podwójny. Uderzamy, serwis zawsze jest lżejszy, łatwiejszy dla przeciwnika, więc i u nas będzie większa presja, ale mamy jeszcze ten jeden serwis i możemy walnąć asa i nie oglądać się już na to, co zrobi ten po drugiej stronie siatki. Tego wam życzę, ja będę wśród was na stadionie w niedzielę, jakkolwiek to teraz nie zabrzmi górnolotnie, wybieram się na trybuny tym razem, choć niewykluczone, że może jednak w ostatniej chwili skuszę się i pojawię się na antenie razem z Maćkiem Winczewskim. Maciek będzie na pewno, a być może będę prowadził, ja współprowadził z Maćkiem ten komentarz. Może zrobimy w tak ważnym momencie taki dwugłos komentatorski. Zobaczymy jeszcze, zastanowimy się. Dajcie też znać, o widzicie, troszkę jeszcze przedłużę na sekundkę program. Dajcie znać, czy na Twitterze, czy tutaj na czacie, czy jesteście tym zainteresowani, czy jednak wam się lepiej słucha, kiedy jest jeden komentator, tak jak praktycznie przez cały sezon. Tam czasem zapraszaliśmy jakiegoś eksperta, ale rzadko nie było chyba w tym sezonie sytuacji, żeby nas dwóch z Maćkiem prowadziło jakiś komentarz meczu. Dajcie znać, czy wolelibyście usłyszeć nas dwóch, czy samego Maćka. Co będzie dla was przyjemniejsze w odbiorze? Oczywiście mówię o tych, którzy nie będą na stadionie, bo ci, którzy będą, to no to im jest wszystko jedno, oni będą słuchać dopingu i samemu dopingować. Dzięki za dziś, zostawcie łapkę w górę, jeśli się wam podobało. Moim gościem był NKL Dobi, waszym również język jak język, myślę, że fajny, mimo tej trudności komunikacyjnej, kilka ciekawych wątków wyciągnęliśmy. Głowa do góry, jeszcze się nic nie stało, jeszcze wszystko zależy od nas i z tą świadomością, z tą myślą was zostawiam. Dzięki i do usłyszenia, do następnego razu. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.